gdyby ktoś mi dawał drugie miejsce w tym rajdzie, no to bym brał w ciemno oczywiście. Rzeszów nie jest moim ulubionym rajdem, chociaż trzeba przyznać, że zawsze jest bardzo dobrze zorganizowany. Zawsze są bardzo wymagające, fajne odcinki. Jest dobrze chyba. Jestem bardzo zadowolony. Czuję pewien niedosyt, bo wczoraj miałem bardzo chytry plan. Na ostatniej pętli założyć setup deszczowy, żeby spadł deszcz i tak dalej, i tak dalej. Na pierwszym odcinku to się nie udało, a na drugim jak spadł porządny deszcz, no to wtedy mówię, kurczę, wszystko. Trzeba nadrobić to, co stracone, plus żeby na drugi dzień wystarczyło. No i głupota, bo wypadłem, skrzywiłem zawieszenie i nie zyskałem tego, co mogłem, ba, jeszcze wręcz straciłem do Maćka. Myślę, że jest co świętować, chociaż muszę dzisiaj wracać do domu. Zaskoczyła Cię forma Maćka tutaj po ostatnich startach? Maciek to dobry kierowca, wiem o tym od wielu lat. Znaczy, zarówno jeśli pytasz o Maćka Oleksowicza, jak i Maćka Rzeźnika, to obaj naprawdę bardzo dobrzy kierowcy, rywalizowaliśmy w poprzednich latach, także wiem, na co ich stać. Zarówno jeden, jak i drugi potrafi, jak trzeba, wyprostować prawą nogę bardzo mocno. No, zresztą tak samo jak reszta stawki, Habayashi, Grzyb i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście Wojtek Puchała.